Cześć, hello! Dzisiaj zajmiemy się ciekawym tematem, a mianowicie tematem włosów czuciowych, które znajdują się na pyskach u psów, czyli tak zwanych wibrysów. Temat ten został wywołany, można powiedzieć, do tablicy pod jednym z wcześniejszych filmików, kiedy Michał zajmował się tematem podwieszek, smyczek groomerskich. To w jednym z komentarzy odezwała się Sylwia, pytając, jak się odnosimy do strzyżenia wibrysów. No to rozszerzmy ten temat. Niezaprzeczalnie, zupełnie niezaprzeczalnie, wibrysy są narządem zmysłów. Jest to udowodnione badaniami, że one wspomagają zmysły psów, między innymi niedociągnięcia zmysłów wzroku u psów, pomagają w zachowywaniu równowagi, między innymi pomagają w lokalizowaniu przedmiotów, kiedy pies porusza się po ciemku, czy między innymi one są faktycznie przydatne dla psów pracujących, czy to psów, które są asystentami osób niepełnosprawnych, czy psów pracujących na polowaniach, to owszem, być może wibrysy są bardziej istotne. Natomiast czy możemy wrzucić wszystkie psiaki do jednego worka przysłowiowo? No zdecydowanie nie. Z naszych kilkunastoletnich doświadczeń w tym zawodzie wynika, że skrócenie wibrysów nie wpływa na funkcjonowanie zwierząt domowych, tak? Czyli ten pet grooming, w którym wibrysy są faktycznie praktycznie w każdej stylizacji psów ozdobnych skracane, czy to dłużej, czy krócej, to nie wpływa to na funkcjonowanie tych psiaków. Przez te kilkanaście lat, faktycznie przez nasze ręce, przeszły tysiące psiaczków i nikt dosłownie nie zgłosił się z uwagami, że pies na przykład ma problemy z zachowaniem równowagi po skróceniu wibrysów, czy też nie może zlokalizować, czy to legowiska, czy miski, czy drzwi, czy generalnie ma problemy z poruszaniem się po domu. Więc stylizowanie pyszczków w pet groomingu, pyszczków czy to jorczków, shihtzu, maltańczyków, skracanie tych wibrysów po prostu do długości stylizacji zdecydowanie nie wpływa negatywnie na te pieski. Zwróćmy uwagę, że też długość strzyżenia wibrysów jest uzależniona od tego, jak bardzo skracamy całe wąsy. Tak? Jeśli chodzi o strzyżenia klasyczne, gdzie ten wąs jest po prostu taki dłużej zachowany, no to wtedy wibrysy zostają troszkę dłuższe. Natomiast jeśli formujemy coś w stylu takich wachlarzyków w stylizacjach zbliżonych do stylizacji azjatyckich, no to strzyżone są jeszcze krócej. A jeszcze krócej? Strzyżone są na przykład u pudli albo u grzywaczy chińskich, gdzie one są wtedy najczęściej po prostu zgolone do minimum, tak jak golimy całą kufę. I tutaj pojawiają się kolejne pytania, ale jak to, to pies nie ma w ogóle tych wibrysów? No i oczywiście od wielu, wielu lat te wibryski były skracane, też i u pudli, które są rasą pracującą, wspomagały ludzi przy polowaniach i udało się dotrzeć do różnych materiałów, których wcześniej faktycznie zachowywało się wibrysy w formie takich kępek z dłuższymi włosami na pyskach, czyli pysk był mimo wszystko golony, a zostawiało się takie kępki, w których wibrysy były zachowane, były dłuższe, natomiast później osoby polujące z pudlami doszły do wniosku, że tak samo one sobie doskonale dają radę, kiedy mają zgolone na równiutko całe kufy, czyli jak najwyraźniej te zmysły jakoś się równoważą, kompensują i psy sobie dobrze radziły w terenie. No i weźmy chociażby na warsztat pudle, które pracują na przykład w cyrkach, tak? I one mają też te stylizacje, te najczęstsze, tak? Czy to jakoś lew kontynentalny, czy federał, gdzie i tak pysk jest zgolony, i tak jest zgolony. I psy sobie doskonale radzą, pracują w cyrku, robią niesamowite sztuczki. Czego nie można zrobić z wibrysami, to zdecydowanie nie można ich usunąć mechanicznie, tak? Czyli można ich wyrwać, one są osadzone głęboko w skórze właściwej zwierzęcia,
No i taki zabieg to byłby bardzo bolesny. Mógłby się wiązać też z tym, że taki wibrys usunięty mechanicznie nie odrośnie, tak? Czyli one mogą być skrócone, natomiast no, nie mogą być wyrwane. To na pewno byłby ogromny dyskomfort dla zwierzęcia. I to chyba na tyle, jeśli chodzi o funkcjonowanie psów z wibrysami czy bez. Oczywiście to jest wszystko kwestią indywidualną. I zwróćcie też uwagę na to, że tak naprawdę temat nie dotyczy wszystkich psów, które pojawiają się w salonach pielęgnacji, prawda? No bo powiedzieliśmy o psach takich, gdzie to rzuca się na pierwszy rzut oka, widzimy, że coś jest tutaj, jakaś ingerencja, pudle, grzywacze, czy wszelkie ozdóbki, jorki, maltańczyki, hawańczyki, bolończyki, gdzie tutaj faktycznie coś działamy nożyczkami, ale całe multum psów, czy to z szatą podwójną, czy wszelkie podszerstkowe, czy wszelkie gładkowłose, to najczęściej tutaj nie są wymagane jakiekolwiek ingerencje w te wibrysy i to wszystko odbywa się naturalnie, one zostają i po prostu sobie są. To są też włosy, które oczywiście osiągają w pewnym momencie swoją dojrzałość. One naturalnie wypadają i naturalnie odrastają w swoim tempie, więc to wszystko funkcjonuje tak jak i organizm. Tak, wszystko wzrasta, wypada, odnawia się. Dzięki serdeczne za uwagę.